Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 213. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Zdrowy styl życia i szeroko pojęte dbanie o siebie, self-care tak zwany, to wielkie trendy ostatnich lat i na wstępie zaznaczę, że odbieram je jako bardzo pozytywne zjawiska, no bo znacznie lepiej, że interesują nas sałatki i yoga, a nie fast foody i gry wideo. Niemniej jak z każdą rzeczą, która staje się popularna, warto bliżej przyjrzeć się naszym motywacjom i ewentualnym nadużyciom. Ten odcinek nie powstał po to, by krytykować świat wellness, a spojrzeć na niego nieco bardziej trzeźwym okiem i zadać sobie pytanie, czy nasz styl życia nam służy. A że z nikim na antenie nie filozofuje mi się tak dobrze jak z moją przyjaciółką Justyną, to zaprosiłam do siebie dietetyczkę znaną jako Owsiana, czyli Justynę Świetlicką. Porozmawiamy o tym, dlaczego bycie na diecie jest już niemodne i specjaliści rekomendują skupianie się na długoterminowych zmianach nawyków. Poruszymy temat ortoreksji, czyli obsesji na punkcie zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających z trendów takie jak głodówki, detoksy czy nadmierna aktywność fizyczna. Obie podzielimy się też swoimi historiami bycia niewolniczkami swoich zdrowych rutyn oraz opowiemy, jak udało się nam, mówiąc potocznie, wyluzować i wybrać to, co rzeczywiście jest dla nas dobre. Bardzo dużo wątków i osobistych refleksji. Jest to rozmowa dwóch przyjaciółek, a przy okazji omówienie wellnessowych trendów z przymrużeniem oka. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Wellbe, czyli platforma psychoterapeutyczna stworzona z chęci niesienia pomocy i przełamywania tabu związanego z troską o dobrostan psychiczny. Zapewnia psychologiczne wsparcie online, wtedy kiedy tego potrzebujemy i gdziekolwiek jesteśmy. Umożliwia to korzystanie z psychoterapii niezależnie od trybu życia i miejsca zamieszkania, co jest bardzo, ale to bardzo wygodnym rozwiązaniem. Zespół Wellbe tworzą zweryfikowani specjaliści zdrowia psychicznego, którzy pomagają nam stawiać pierwsze kroki ku zmianie i rozpocząć jedną z fajniejszych przygód, jaką można sobie sprawić, czyli podróż w głąb siebie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania odcinka z Justyną Świetlicką. Cześć Justyna. Cześć Karolina. Cieszę się strasznie, bo przed naszym połączeniem się do tego nagrania sprawdziłam, że chyba to jest szósty raz, jak nagrywamy wspólnie do mojego podcastu. Bo ogólnie nagrywałyśmy razem bardzo wiele razy, ale po raz szósty jesteś gościnią tutaj i byłaś też gościnią w trzecim odcinku w historii. I jakoś zawsze mnie to wzrusza i lubię to podkreślać, kiedy się spotykamy. Ja też się bardzo cieszę, że możemy porozmawiać po raz kolejny. I akurat wczoraj rozmawiałyśmy sobie prywatnie i powiedziałam Ci, że jesteś matką chrzestną mojego podcastu. Zaprosiłaś mnie do swojego trzeciego odcinka podcastu i od tamtej pory ja w ogóle dowiedziałam się, że jest coś takiego jak podcast i teraz ja już wypuściłam jakieś 170 odcinków. Także dzięki, Karo. Nie ma sprawy. To było, słuchajcie, w lutym 2018, kiedy my się spotkałyśmy i z tego co pamiętam, to my się wtedy w ogóle poznałyśmy. Po raz pierwszy Widziałyśmy się na żywo. Więc to był historyczny moment, który rozpoczął nową epokę w świecie podcastów na polskim rynku, oczywiście. Śmiechem, żartem. Ale tak myślę, że powinniśmy po prostu regularnie się spotykać raz w roku, przynajmniej w każdym podcaście, tak? Czyli dwa razy w roku na takie może nie tyle aktualizacje, co po prostu zawsze się znajdzie jakiś temat, mam wrażenie, u nas, który, kiedy mi coś chodzi po głowie i zastanawiam się, z kim bym o tym pogadała, bardzo często przychodzi mi do głowy, hej, Justyna. Jestem ciekawa, o czym dzisiaj będziemy rozmawiały, bo nie do końca znam agendę podcastu, ale jestem zawsze otwarta na rozmowy z Tobą. Tak, bo mi się wydaje, że to jest też jakaś taka rzecz, która nas łączy, że lubimy bardzo spontanicznie podchodzić do dyskusji i po prostu sobie tak może trochę pofilozofować, a jednocześnie są to takie sfery, o których dzisiaj pogadamy,
no, które są związane z naszą, nie wiem, ścieżką zawodową i z naszymi zainteresowaniami, bo ty jesteś dietetyczką i mogłoby się wydawać, że ile można gadać o diecie i o odżywianiu, a jednocześnie jak sobie patrzę wstecz właśnie na przeróżne tematy, które poruszałyśmy, już nie mówiąc o tym, że u ciebie też jest mnóstwo różnych innych kwestii w podcaście, znacznie więcej niż kwestia odżywiania, to zawsze pojawi się coś nowego i zawsze jest pole do dyskusji, więc ja właśnie jako dietetyczkę chciałabym zderzyć z tobą taką tezę, a raczej hipotezę, że wydaje mi się, że diety per se są już niemodne, więc jaka jest zasadność istnienia teraz zawodu dietetyka, skoro odchudzanie jest już passé? Myślę, że dietetyk trochę staje się niemodny, zwłaszcza ten dietetyk taki, wiesz, w tradycyjnym ujęciu, który rozpisuje ci jakiś jadłospis, który totalnie jest niedopasowany do ciebie. Ale zawód psychodietetyka staje się ostatnio o wiele bardziej modny. I ja prowadzę... ja nazywam to kursem odchudzania, ale tak właściwie bardzo mało tam jest o odchudzaniu. Mamy tam 8 spotkań i tylko 2 spotkania tak naprawdę dotyczą dietetyki, a wszystkie inne dotyczą, nie wiem, wyznaczenia swoich wartości, pewności siebie, samoakceptacji, niepodążania za oczekiwaniami innych osób i budowania zdrowych nawyków, które po prostu sprawią, że my będziemy zdrowszymi osobami. I tak, totalnie się z tobą zgadzam, że podążanie za jakimiś rozpiskami jest już może nawet nie tyle co niemodne, ale ludzie sobie zdali sprawę, że to zupełnie nie tędy droga, bo podążanie za rozpiskami i restrykcyjnymi dietami prowadzi w, ja bym powiedziała, nie wiem, 90% przypadków, bo były takie badania prowadzone przez amerykański instytut nauko o żywności, że 90% osób po 5 latach wraca do swojej poprzedniej masy ciała po przebyciu różnych diet. 90% to jakby jaki jest sens stosowania diet i jadłospisów, jeśli większość osób i tak wróci do stanu poprzedniego, jeśli my nie dokonamy takiej zmiany w naszym życiu i jakby zmiany postrzegania siebie w tym zdrowym stylu życia, swojej tożsamości, to ja myślę, że nie ma sensu. I jakby te diety są totalnie passé. A masz taką obserwację, że ludzie przychodzą do ciebie po to, żeby schudnąć, ale wychodzą z kursu z zupełnie innym celem i mindsetem? Tak, i ja mam właśnie takie trochę triki podejście, że trochę podchodzę te osoby, które nadal myślą o tym, żeby schudnąć i że odchudzanie jest tym jedynym celem. Ja rzeczywiście ten kurs na przykład tak nazywam, ale koniec końców w tym kursie rozmawiamy o wielu innych tematach i na takim ostatnim spotkaniu, bo to nie jest tak, że tylko ja gadam, a reszta słucha, ale po każdym z takich webinarów zostajemy na pół godziny albo na godzinę i rozmawiamy. I ja bardzo dużo ważnych rzeczy dowiaduję się od dziewczyn i właśnie dziewczyny mówią, że one przyszły tutaj schudnąć, a wychodzą z tego kursu z takim podejściem, że one już nie obchodzi ich dieta, że to nie jest już dla nich takie ważne, że im się wcześniej wydawało, że odchudzanie jest dla nich najważniejsze i że muszą to zrobić, ale nagle wychodzą z takim poczuciem wolności, że one już nic nie muszą, że one nie muszą być najlepszą wersją siebie. I to jest coś, co właśnie kilka dni temu miałyśmy ostatnie spotkanie, coś, co mnie bardzo w sumie zasmuciło, bo pojawił się temat właśnie popularnych trenerek fitnessowych, które namawiają cię, żeby robić trening codziennie, dają ci restrykcyjny plan żywieniowy i mówią ci o tym, że twoje ciało to jest maszyna, potrafi więcej, nieważne, czy ty masz na to zasoby, czy nie, czy ty masz na to siłę, to ty masz zrobić ten trening, który cię po prostu zajedzie. Więc jakby ktoś, kto podąża za takimi trenerkami, ma wrażenie, że jakby ciało nie jest istotne, że ono ma wykonać swoje zadanie, ma zrobić ten trening, który spala jak najwięcej kalorii. I właśnie jedna z moich kursantek powiedziała, że ona nie dawała sobie na przykład pozwolenia na zrobienie jogi, bo joga była niewystarczająco, nie dawała ci
zbyt dużej ilości spalonych kalorii. I jakby dziewczyny rozpatrywały to w takich kwestiach. Myślę sobie, co poszło nie tak, że ktoś, kto chce dbać o siebie i chce schudnąć, traktuje swoje ciało jak coś, co ma wykonać jakieś zadanie, a nie myśli o tym, że ciało też potrzebuje się wyspać, potrzebuje odpoczynku i może raz na jakiś czas w sumie warto zrobić tę jogę, która, nie wiem, też połączy cię trochę z twoim ciałem, zauważysz swój oddech, będziesz bardziej uważna i nie wiem, rozciągniesz te mięśnie, które jakby dostają mocno podczas tych morderczych treningów. Wiesz co, ale to jest rzeczywiście na maksa smutne, ale próbując postawić się w roli takiej trenerki, powiedzmy jako obrońca teraz zaatakowanych, myślę sobie, że widzę w tym jakiś plus, że może te osoby mówią bardziej o przełamywaniu jakichś swoich blokad, o pokazywaniu, że nasze ciało ma niesamowite możliwości, o jakichś wyzwaniach. I na pewno są jakieś korzyści przełamywania właśnie tych momentów, kiedy już nam się wydaje, że nie mamy siły. Jakby gdzieś tam w mojej głowie ma to jakiś sens. To, co jest smutne, wydaje mi się, że to jest to, że te osoby odbierają to tylko jako sposób na spalenie kalorii. Nie jako sposób na to, żeby wzmocnić ciało. Nie jako sposób na to, żeby może zadbać o zdrowie psychiczne poprzez intensywny wysiłek. Tylko, że opłaca mi się to zrobić, bo ja spalę kalorie, bo ja schudnę. I nawet sam fakt właśnie, że mówisz, że nazywasz swój kurs intensywnym, czy nie wiem, czy intensywnym, ale że kurcem odchudzania, to pokazuje, że to jest ten aspekt, to słowo, które ludzi zawsze najbardziej skusi. Że jeszcze to jest nas, myślę głównie jako kobiet, nadal generalizując, nasz taki główny motywator. A spoko byłoby obrócić troszeczkę ten paradygmat i postanowić, że to teraz ja będę na pierwszym miejscu po to, że chcę żyć zdrowo, że chcę żyć długo, że chcę być sprawna, że chcę jakby podejmować wyzwania po to, żeby pokazać sobie, że jestem silna, ale też, że jestem, nie wiem, łagodna, tak? Że jestem spokojna. I no, wierzę po prostu w to, że takie inicjatywy, jakie ty robisz, sprawiają, że nam się to myślenie chociaż troszkę zmienia. Mhm. Staram się właśnie przekierowywać uwagę dziewczyn z tematu ciała, odchudzania i diety też na inne tematy. My stosujemy taką metodę, którą ja bardzo też lubię w swoim prywatnym życiu używać. Metodę, którą nazywam 5 sukcesów dziennie. I ta metoda ma zachęcić do budowania poczucia skuteczności, bo my często bierzemy na siebie zbyt dużo i wybieramy sobie zbyt duże challenge i my, nie wiem, nie robiliśmy nic przez ostatnie 5 lat życia, ale teraz chcemy coś zrobić i bierzemy się za godzinny trening fitnessowy albo wychodzimy pobiegać, gdzie nasze ciało totalnie jakby nie jest na to gotowe, jakby szybko się zniechęcamy, nasze poczucie sprawczości totalnie spada. I ja zachęcam dziewczyny do tego, żeby wybrały sobie jakieś 5 działań bardzo, bardzo małych. No, naprawdę tak małych jak na przykład 5 minut. Pościelenie łóżka. Pościelenie łóżka, nie, takich, żeby to coś wnosiło jednak do życia, bo tam pościelone łóżko może zostać niepościelone, jeśli komuś nie przeszkadza, ale na przykład 5 minut jogi albo 10 minut spaceru, dlatego że jeżeli my już zaczniemy, to często będziemy kontynuować i nawet jeżeli mamy naprawdę słaby dzień, to jeżeli to zrobimy, możemy to odhaczyć i być z siebie zadowolone. Ale właśnie, jeżeli ja proszę dziewczyny o wyznaczenie sobie tych 5 sukcesów, to ja zaznaczam, że tylko 3 mogą dotyczyć diety, aktywności fizycznej, a 2 pozostałe powinny dotyczyć jeden sukces na przykład relacji z bliskimi, a drugi rozwoju osobistego. Niech to będzie, nie wiem, 2 strony książki przed snem, nieużywanie telefonu, nie wiem, przez pierwsze 2 godziny w ciągu dnia, albo wyjście na spacer z dzieckiem, czy nie wiem, pół godziny naprawdę uważnej zabawy. I dziewczyny na początku bardzo sceptycznie do tego podchodzą, no bo jakby one są nastawione na cel, bo przecież odchudzanie z tym się zawsze wiąże, że ma być jakaś dieta, jest reżim, aktywność fizyczna, a ja tutaj nagle każę, nie wiem, książki czytać, jakby jak to się ma w ogóle do odchudzania. Ale mi bardzo zależy na tym, żeby przekierować tę uwagę z ciała i odchudzania też na inne sfery życia, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle kluczowe, żeby odwalić się od tego tematu trochę i
zacząć skupiać się na innych sferach życiach tak samo, bo my ciągle myślimy o sylwetce i myślimy o jedzeniu. Jeżeli wszystkie nasze cele są zorientowane wokół tej naszej sylwetki i ciała, to inne tematy w sumie trochę zaniedbujemy, a jeżeli my zaczniemy skupiać się, nie wiem, na nauce nowego języka, to może się okazać, że jakby oderwiemy się od myślenia o jedzeniu chociażby na pół godziny. To powiedz mi teraz, jak ty, moja droga, do tego doszłaś? Bo nie sądzę, że tę wiedzę przekazano ci na studiach i ty teraz mówisz to dalej swoim kursantkom. Wiesz co, ja czasami się też zastanawiam. Jak to się stało, że jestem taka mądra? I zastanawiam się, bo ja w sumie, teraz już była trzecia edycja tego kursu i ja w tej pierwszej edycji ułożyłam sobie tę agendę i czasami tak patrzę na tę agendę i myślę sobie, nie wiem skąd mi to przyszło do głowy i przy pierwszej edycji jeszcze byłam sceptyczna, czy to będzie działać, ale przy trzeciej już wiem, że działa, bo rozmawiam z dziewczynami, dziewczyny były nawet w moim podcaście i mówiły, że serio widzą zmianę w życiu, że po 16 latach na przykład przestały się odchudzać, że dieta przestała być dla nich ważna albo w końcu przestały się obsesyjnie ważyć. No bo właśnie trochę przeniosłyśmy uwagę na inne tematy, ale myślę, że ja bardzo dużo sama rozwijałam siebie i ja sama miałam te wszystkie problemy. Skupienie na swoim ciele, wieczne odchudzanie, okropna relacja z jedzeniem, ale w momencie, kiedy ja, nie wiem, wpadła mi w ręce, nie wiem, książka o nawykach, później, nie wiem, książki Miłosza Brzezińskiego o tym, jak dbać o swoje ogrody w życiu. Dużo, dużo takich rozwojowych tematów przewinęło się przez moją głowę i ja wybrałam takie najfajniejsze kawałki, które mi w szczególności pomogły przestać skupiać się na jedzeniu. Nawyki, które mi, nie wiem, pomagają utrzymać jakby moją, nie wiem, czy szczupłą sylwetkę to jest cel, ale przede wszystkim, nie wiem, dobre wyniki krwi chociażby, bo badam krew regularnie i jestem zadowolona z tego, że i dobrze się czuję i wyniki krwi są ok. Jakby zebrałam te wszystkie tematy, które wyciągnęłam z różnych książek, z różnych kursów i od innych mądrzejszych ludzi i stwierdziłam, że jeżeli my zajmiemy się tym i zaopiekujemy się właśnie poczuciem sprawczości, znalezieniem jakiejś wewnętrznej motywacji do tego zdrowego stylu życia i zaakceptujemy siebie z całym arsenałem wad i zalet, bo wydaje mi się, że dużo osób myśli sobie, nie mogę siebie zaakceptować, no bo ja mam tyle wad, ale jakby akceptacja oznacza znajomość i wad, i zalet, i słabych, i mocnych stron. I po prostu skupianie się na tych pozytywach, a nie skupianie się na tych naszych negatywnych stronach. Więc wydaje mi się, że dużo czasu spędzonego na eksplorowaniu właśnie takiego wzrostu osobistego przełożyło się na to, bo widzę, że jakby sama dieta i aktywność fizyczna to w ogóle nie zdaje egzaminu, jeżeli my jakby nie zbudujemy sobie takiego środowiska i takiej nowej tożsamości, że zamiast nazywać się osobami, które są grube i nigdy im nic nie wychodzi i tak pewnie przytyją za jakiś czas, to nazywać się osobami, które dbają o siebie i swoje zdrowie i później jak podejmujesz jakąkolwiek decyzję, to podejmujesz ją myśląc o tym, że okej, jestem zdrową osobą, no to pójdę na rower zamiast pooglądać telewizję na przykład. No w ogóle zdrowy styl życia stał się teraz bardzo popularny. Nie wiem, czy staje się normą, ale może tak. Odchodzimy, tak jak powiedziałyśmy, od odchudzania jakichś reżimów. No i wszyscy mówią, i ty też to powiedziałaś dzisiaj, o wprowadzeniu tych takich zmian lifestyle'owych, długoterminowych, związanych z naszymi codziennymi nawykami, właśnie budowaniem tych nowych, dobrych nawyków. Czy ty widzisz tutaj jakieś lampki ostrzegawcze? Bo tak też padło takie hasło odhaczanie. Ja po prostu zastanawiam się, na ile my rzeczywiście wprowadzamy te dobre nawyki i cieszymy się z tego, że możemy prowadzić taki styl życia przez kolejne miesiące, lata, prawdopodobnie przez całe nasze życie. A gdzie my stajemy się poniekąd trochę niewolnikami tej nowej wersji siebie? Myślę, że to jest mega cenne to, co mówisz, bo wiele osób, w szczególności takich, które lubią realizować cele,
są bardzo przywiązane do swoich nawyków, mogą właśnie popadać ze skrajności w skrajność i poza tym, że nie wiem, mówimy o zaburzeniach odżywiania typu kompulsywne objadanie się czy anoreksja, no to mamy również ortoreksję, która jest jakby przeciwieństwem i jakby zaburzeniem, w którym my nie pozwalamy sobie w ogóle na jakiekolwiek odstępstwa od tego zdrowego stylu życia i wybieramy tylko i wyłącznie produkty, które my określamy jako zdrowe. I wydaje mi się, że ogromnym problemem jest to, że my mamy trudność w złapaniu takiego balansu i albo robimy jedno, albo robimy drugie. I taką ogromną sztuką, którą warto opanować w swoim życiu, jest sztuka odpuszczenia i umiejętność, nawet jeżeli my realizujemy ten nasz zdrowy styl życia i mamy jakieś założenia, które chcielibyśmy spełniać, że staramy się codziennie ruszać, to w momencie, kiedy w piątek nasi znajomi, wtedy kiedy my zaplanowaliśmy sobie trening, chcą wyjść albo na spacer, albo nie wiem, wypić piwo nad Wisłą, to my potrafimy jakby powiedzieć sobie, dobra, to idę wypić to piwo nad Wisłą i jakby ten zdrowy styl życia wcale nie musi mnie determinować, bo my właśnie wybieramy albo jedno, albo drugie. A ty jakby też powiedziałaś, że ten zdrowy styl życia staje się normą i wydaje mi się, że tak, ale w naszej bańce, że to jednak nasi znajomi, osoby, które my obserwujemy, osoby, którymi się otaczamy, tak, rzeczywiście, ale wydaje mi się, ja też bym chciała tak myśleć, ale wydaje mi się, że niestety jest masa ludzi, która nadal zupełnie nie wie, jakie produkty warto kupować, jak komponować swoje posiłki i ja widzę to, jak robię zakupy w markecie i myślę sobie, że to jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga do tego, żeby zdrowy styl życia stał się normą, jaką, nie wiem, możemy obserwować w jakichś innych zachodnich krajach. Jestem ciekawa, co ty myślisz na ten temat tego zdrowego stylu życia jako tego nowego, nie wiem, odchudzania tej nowej diety. Najbardziej w naszych rozmowach lubię to, że na moim podcastie zadajesz mi pytania, co jest bardzo miłe. Wiem, że ty lubisz odpowiadać na pytania, więc robię ci tę przyjemność. Chwilę dla Karo. Wiesz co, znaczy ja się totalnie zgadzam, jeśli chodzi o tę bańkę, ale w sumie właśnie o tej bańce chciałam dzisiaj porozmawiać, bo mam wrażenie, że kiedy tak się nakręcamy wszyscy wzajemnie na to, że żyjemy zdrowo, dbamy o siebie i mówimy tutaj o takich hasłach, jakieś właśnie wellness, self-care i tak dalej, to staje się naszą normą, ale my przez to mamy trochę przymknięte oczy na to, gdzie mogą właśnie pojawiać się te zagrożenia. I dlatego specjalnie użyłam takiego stwierdzenia do ciebie, że jesteś niewolnikiem tych rutyn, bo nie, że ty jesteś, ale ty człowieku. Tak już mówiąc, nie, byłam. Tak, mówiąc bardziej właśnie ogólnie, bo mam wrażenie, że nam obu zdarzyła się podobna sytuacja. Zaraz oczywiście zapytam cię o to, jak to u ciebie wyglądało, bo też wiesz, obserwowałam cię cały czas, jakby miałyśmy kontakt i widziałam ogromną zmianę w tym, że na początku właśnie dużo budowałaś też siebie i swojej marki wokół tych nawyków, rutyn, a potem przyszedł moment, gdzie miałaś bardzo dużą taką, jakby zdałaś sobie po prostu sprawę i refleksję na punkcie tego, że są też pewne zagrożenia i tego bym się chciała po prostu złapać też w tej rozmowie. Natomiast dla mnie całe promowanie zdrowego stylu życia i well-beingu, to niestety zaczyna być trochę takie publicznie przyzwolenie na kolejne restrykcje, kolejne zasady w imię tego zdrowia i dbania o siebie. I tak jak, nie wiem, powiemy, że jesteśmy na diecie bananowej, czy że nawet, ja nawet nie wiem co, wiesz, już chyba wyparłam te tematy stare. Załóżmy, że tak, dieta bananowa, czy jakaś inna kapuściana z kaszą jaglaną, czy że w ogóle nic nie jemy, albo różne inne waciki, tak, żujemy, to każdy to nie tyle wyśmieje, co się oburzy i nie ma na to absolutnie akceptu społecznego. Natomiast jeżeli powiemy, że jesteśmy na detoksie ajurwedyjskim, sama jestem też jakby częścią tego, tak? Choćby będąc na detoksie medycyny chińskiej, oczywiście ja uważam, że to było wszystko pod kontrolą, ale jakby jednocześnie dostrzegam te pewne zagrożenia, tak? Że powiemy, że jesteśmy na detoksie albo, że akurat robimy pod okiem lekarza dwudniową głodówkę.
albo że stosujemy okno żywieniowe, to wszyscy myślą sobie, wow, no to super, jakby to jest przecież takie zdrowe, przebadane, takie modne. Mhm. Tutaj mamy, nasz organizm się w ogóle regeneruje, odpoczywa nam układ trawienny. My mamy proces autofagii, czyli po prostu wszystkie nasze komórki w ogóle młodnieją i my przyklaskujemy temu, a nie zdajemy sobie sprawy, że często te dziewczynki, które cierpiały na zaburzenia odżywiania wcześniej, ograniczając bardzo wiele produktów, nadal to robią, tylko że pod hasłem dbam o siebie, to jest dla mnie dobre, tak czuję się lepiej i nawet jak czuję głód, to nie ma znaczenia, dlatego że głód jest dobry, bo dzięki temu moje okno żywieniowe ma tylko 8 godzin. I to mnie po prostu przeraża. Wydaje mi się, że połączyłam tutaj dwa wątki, bo zarówno twoje odejście od rutyn, jak i te wszystkie niepokojące wellnessowe trendy, więc możesz się odnieść do którego chcesz w pierwszej kolejności. Tak, zgadzam się z tobą i myślę, że szczerość ze sobą jest najważniejsza. Bo my okłamujemy innych ludzi, okłamujemy środowisko, w którym jesteśmy i siebie też często okłamujemy, że właśnie to, co robimy, to jest właśnie po to, żeby być super zdrową i ja tak bardzo dbam o siebie, ale warto jest być ze sobą szczerym, czy my idziemy zrobić ten trening, albo idziemy pobiegać na rower, albo na spacer, dlatego że my mamy ochotę i to nam rzeczywiście sprawia przyjemność. Czy to jest kolejna rzecz do odhaczenia na naszej liście? I ja sama totalnie byłam ofiarą tego. Ja też mam do tego takie predyspozycje, bo jestem osobą, która jak sobie postawi jakiś cel, to dąży za niego za wszelką cenę. Jakby nieważne, czy jestem zmęczona, czy się dobrze czuję, czy mam zasoby, to ja i tak zrobię to, co mam na liście do zrobienia. I do mnie ta refleksja przyszła w momencie, kiedy poznałam swojego obecnego męża, bo kiedy my się zaczęliśmy spotykać, spędzaliśmy ze sobą więcej czasu i ja zostawałam u niego na noc, a nie u siebie. Nie miałam mojej maty do jogi, jakby były inne ciekawsze rzeczy do robienia niż robienie jogi, to po 2 tygodniach takiego totalnego odpuszczenia moich rutyn i tego, co ja uważałam za super ważne, bo ja dbam o siebie, więc muszę robić te rutyny, to ja sobie pomyślałam, dobra, ta relacja nie jest dla mnie, bo ja odpuszczam te wszystkie rzeczy. Ja naprawdę byłam bardzo bliska tego, żeby powiedzieć, wiesz co, to ja wracam do mojego domku i będę sobie robić moje rzeczy i odhaczać mój plan i żyć zgodnie z tymi moimi rutynami, co było strasznie nudne, jak sobie pomyślę. Ale akurat jakaś twórczyni internetowa, obejrzałam jakiś film na YouTubie i zdałam sobie sprawę, że okej, może, nie wiem, tracę jakieś tam moje rutyny i ja myślałam tylko o tej stracie, a nie myślałam o tym, co zyskam i nie pomyślałam wtedy, że jakby, że ta osoba może być partnerem, nie wiem, na kilka lat albo na resztę życia. I to wtedy sprawiło, że ja zaczęłam uczyć się odpuszczać i akurat chyba też gdzieś w podcaście Marty Niedźwieckiej posłuchałam sobie o odpuszczaniu i stwierdziłam, że to jest temat, którym ja się totalnie powinnam zająć, bo nie potrafię odpuścić, a w momencie, kiedy odpuszczałam, to ja miałam poczucie, że nie jestem wystarczająca, że jeżeli ja tego nie zrobię, to znaczy, że nie wiem, czy ze mną jest, że jestem po prostu beznadziejna, że ja nie dałam rady, bo to było dla mnie równoznaczne, że jeżeli ja robię to, co mam do zrobienia, to jestem super, a jeżeli nie zrobię, to jestem beznadziejna. I ja tego totalnie nie widziałam przez bardzo długi czas, no bo jakby nie miałam żadnego bodźca, żeby to przemyśleć. I naprawdę dużo czasu mi zajęło to, żeby powiedzieć sobie, naprawdę dzisiaj nie musisz, ale jutro możesz to zrobić. I takie uświadomienie sobie, że tak, oczywiście moje zdrowie, moja sylwetka i to, jak to, czy ja prowadzę ten mój zdrowy styl życia, jest dla mnie ważne, ale nie jest dla mnie już najważniejsze. I też pamiętam o tym, że rok ma 365 dni i nawet jeżeli raz w tygodniu czegoś nie zrobię, to są tylko 50 dni w roku, a przez 300 dni ruszałam się, byłam aktywna i to wystarczy. Ja nie muszę być zawsze na 100% idealna i nie muszę perfekcyjnie odhaczać tych wszystkich moich rutyn. I okazało się w sumie, że można te rzeczy zbudować też z partnerem,
i wzajemnie się wspierać. I teraz naprawdę nie mam problemu z tym, żeby odpuścić raz na jakiś czas, pospać dłużej, i widzę, jak bardzo pozytywnie to też wpłynęło na moją psychikę i na to, że naprawdę już nie mam takich myśli o sobie, że właśnie jestem beznadziejna, jeżeli czegoś nie zrobię, bo po prostu czasem mogę wybrać inne rzeczy i jakby nie chcę być już niewolnikiem tych wszystkich nawyków, ale nadal uważam, że warto budować nawyki, jeżeli na czymś nam zależy, jeżeli chcemy być osobami aktywnymi i chcemy być sprawni na starość, no to siedząc na kanapie przez cały dzień nie dojdziemy do tego celu. Odpuszczając na pełen etat. Tak, to jakby zupełnie jakby się tam nie znajdziemy, a jakby ja chciałabym przez długie lata mojego życia robić fajne rzeczy i nie wiem, jeździć po świecie i móc, nie wiem, wejść na jakąś górkę bez problemu, więc mam nawyk robienia rano jogi, nie musi być codziennie, ale staram się to robić przez większość czasu i uważam, że te nawyki są fajne, bo one nam pomagają, jak nam się nie chce, a często nam się nie chce, bo my jednak jesteśmy leniwi, więc uważam, że te nawyki są jednak spoko, jeżeli na czymś nam zależy i chcemy to robić bez większego wysiłku. Ale zastanawiam się, jak to jest u Ciebie też z nawykami i rutynami, bo również byłaś wielką orędowniczką porannych rytuałów i budowania nawyków i wiem, że też miałaś jakąś refleksję na temat tego, czy Ty to lubisz i czy to jest dla Ciebie, czy to jest coś, co ktoś Ci wmówił, że masz robić. Już Ci mówię. Już Wam mówię. Ale też nawiążę do tego, co powiedziałaś, że mam takie wrażenie, że w nas się rodzi taka obawa, że jak my raz wstaniemy później i po prostu olejemy trening, czy nie wiem, zjemy sobie kanapkę z serem zamiast owsianki, czy tam czegokolwiek, to my już zaprzepaściliśmy po prostu swoją szansę na bycie zdrowym, że na pewno nam się to tak spodoba, że już nie wrócimy do tych dobrych rzeczy. I tak. Ja sama też miewam takie automatyczne myśli, że jak ja się teraz tak rozleniwię, to po prostu potem będzie mi trudniej. W sumie no, jest w tym trochę prawdy, tak? Rzeczywiście, no, nasz organizm łatwo się przestawia i łatwo się rozleniwia, jeżeli mu na to pozwalamy. I to też właśnie brzmi tak, jakbyśmy ten organizm tak tresowali. Ale wydaje mi się, że to jednak jest dobre na koniec dnia, że to jest tak jak z tym, że no nie wiem, choćbyś wróciła, ja przynajmniej mogę mówić za siebie, choćbym wróciła nie wiem jak późno, to nie wiem, zmyję make-up, czy umyję zęby, wezmę prysznic, nie wiem, no nie będę nosić brudnych, śmierdzących ciuchów, tylko zrobię to pranie i się nie zastanawiam, zrobić pranie czy chodzić w brudnych ciuchach? I właśnie wtedy, kiedy wyrobimy sobie ten nawyk, nie wiem, ćwiczenia czy zdrowego jedzenia, chociaż w przypadku zdrowego jedzenia, to ja mam wrażenie, że to jest taka na maksa indywidualna kwestia, zarówno co jest dla kogo zdrowe, jak i co komu smakuje, bo ja czasami mam wrażenie, że ja się serio urwałam z choinki, bo moje bowle ryżu z fasolą są dla mnie najpyszniejszą rzeczą na ziemi, więc ja jestem bardzo wdzięczna, że dostałam coś takiego, ale z drugiej strony też myślę, że można swoje kubki smakowe mocno przestawić i przetrenować też w taki zdrowy sposób, po prostu, żeby ta nasza paleta była wrażliwsza na te głębokie smaki natury, a nie na rzeczy, które są jakoś mocno przyprawione, ale odbiegłam od tematu na miliony sposobów. No, słuchaj, no u mnie było podobnie, że ja też stałam się człowiekiem rytuałem, co więcej napisałam nawet e-booka o moich porannych rytuałach i przez wiele lat stosowałam je i wydaje mi się, że w jakimś stopniu czerpałam z nich radość, bo byłam święcie przekonana, że one są niezbędne do mojego dobrostanu. I czasami się śmieję, bo mówiłam to u Ciebie w podcaście chyba ponad rok temu, że ja się zastanawiam, kim bym była bez tych rutyn. Więc nie wiem, ile one wnosiły, ale na pewno trzymały mnie w jakiejś tam stanie równowagi względnej bardzo. To u mnie w końcu. I tak myślę sobie, że na tym etapie, w którym byłam, wiesz, ze sobą życiowo, to one na pewno posłużyły mi. I może ja po prostu z nich poniekąd wyrosłam. Zdałam sobie po prostu sprawę, przechodząc do meritum, że właśnie te rytuały stały się dla mnie kolejnym pretekstem, żeby stawiać sobie właśnie wyzwania i zadania do wykonania w ciągu dnia. Że miałam satysfakcję odhaczając to, że zrobiłam medytację, że popisałam rano, że nie wiem, właśnie zrobiłam jogę, czy co tam jeszcze było, to już nawet nie pamiętam, jakieś pisanie wieczorne. I fajnie, no bo ten taki nasz wewnętrzny achiever, osiągacz, był zadowolony, ale ja też odkryłam, słuchaj, że ja w ogóle jestem nieobecna, jak robię te rzeczy. Że ja nie wstaję rano i nie cieszę się, że o, teraz przeleję swoje myśli na papier, posiedzę sobie w spokoju, zapalę sobie kadzidło i będzie tak miło, tylko myślałam sobie, dobra,
za godzinę będę, wszystko będzie już zrobione, to powinnam się wyrobić. Napisałam sobie 3 rzeczy wdzięczności. Jestem wdzięczna za to, że jest słońce, że moja rodzina jest zdrowa i za to, że mam pracę. Świetnie, cudownie. No dobra, idziemy dalej. I złapałam się na tym, że to jest w ogóle... Co to ma dawać? Jakby ja w ogóle nie odczuwam tej wdzięczności. Siedzę w tej medytacji jak za karę, bo chcę już iść dalej. Nie pozwalam sobie, żeby do mnie, wiesz, dotarły te pozytywne efekty medytowania. I że to jest właśnie jakiś taki reżim. I słuchając zarówno ciebie, jak i siebie teraz na głos, no niestety, ale przychodzi na myśl słowo kontrola. I to, co powiedziałaś o tym, że prawie że zrezygnowałaś z relacji w imię tego, że to ci zaburzyło jakiś twój plan, jakąś taką twoją władzę nad twoim grafikiem, to pokazuje, jakbyśmy właśnie nie byli, będąc w takim mindsetzie, nie byli w stanie być w związku z drugim człowiekiem, który też jest zmienny i on wpływa na to, że nasz dzień jest taki rozregulowany, bo my jesteśmy w związku z tą kontrolą, w związku z tym swoim grafikiem, z tym swoim reżimem i nie mamy przestrzeni na to, żeby wprowadzić luz, żeby wprowadzić właśnie emocje i tą elastyczność. I to jest chyba takie najbardziej smutne, że często ci ludzie, którzy są właśnie niewolnikami swoich przeróżnych praktyk, na maksa się odcinają od reszty świata i nie mogą tego życia przeżywać w ten najpiękniejszy sposób, czyli właśnie współtworząc ze światem i będąc w tym spontanicznym. Wiesz, co sobie teraz pomyślałam? Że chyba brakowało, nie wiem czy nam, ale to możesz powiedzieć, jak było u ciebie, ale pomyślałam sobie, że brakowało mi chyba zaufania do siebie. Zaufania do siebie, że ja podejmę dobrą decyzję dla zdrowia i dla mojego ciała następnego dnia, kiedy ja dzisiaj odpuszczę. Jeżeli dzisiaj zjem pizzę, to mi się wydawało, że to wtedy właśnie już zupełnie sobie popuszczę i następnego dnia już nie podejmę tej dobrej decyzji. A wydaje mi się, że przez te ostatnie lata zbudowałam zaufanie do siebie, że podejmuję decyzje, które są dla mnie dobre i dla mojego samopoczucia, czy dla mojego zdrowia. I chyba to zaufanie do siebie jest takie kluczowe, bo my jakby wpuszczamy się w ten reżim, bo my sobie nie ufamy, że my podejmiemy dobrą decyzję dla siebie, a dobra decyzja dla siebie to czasami wyjście, pobiegać, żeby odreagować jakiś stres, a czasami zrobienie sobie jakiejś delikatnej jogi, a to nie musi być jakby totalnie jakby zgodne z planem. Wiesz co, ja bym nawet poszła o krok dalej, że to chyba nie tyle... że też brak zaufania do siebie, ale nawet nieświadomość, czego my tak naprawdę chcemy i dlaczego chcemy tego, co nam się wydaje, że chcemy. Karolina Sobańska, filozofia, Chciałam powiedzieć, że to musiało się wydarzyć. Musiało tak, się wydarzyć. Tak, lekcja pierwsza, ale nie, wrócę do tego zaufania i pozdrowię Miłosza Brzezińskiego, który podejmuje ten temat ostatnio. Muszę to zgłębić, muszę posłuchać waszego odcinka. Ale mam wrażenie, że to jest tak, że my robimy te rzeczy, w sensie stawiamy sobie te zadania i te rytuały, czy tam rutyny, jakby wbrew sobie, że jeżeli ja tego nie zrobię, to ta osoba, czyli ja, na pewno zrobi coś nie tak. Czyli to wychodzi z jakiegoś takiego niskiego poczucia własnej wartości. Że ja muszę zapanować nad tym grafikiem, bo inaczej to w ogóle będzie koszmar. W ogóle nie dam sobie rady, nie dbam siebie i nie wiem, co się wydarzy, po prostu boimy się tego. Natomiast w momencie, kiedy, tak jak powiedziałaś, budujemy to zaufanie i wiemy, że my tak naprawdę głęboko wiemy, co jest dla nas dobre, jak damy sobie na to przestrzeń, żeby siebie wysłuchać i żeby siebie zrozumieć i żeby wiedzieć, że robię to nie dlatego, bo jestem beznadziejna i chcę się naprawić, robiąc jogę, tylko jestem super i chcę o siebie zadbać, żebym mogła wyjść do świata i nie zwariować, więc robię to z przyjemnością, bo to mi pomaga i ja tego chcę. I to jest właśnie kluczowe, że powiedz mi, jak było u ciebie, bo u mnie było tak, że jak ja postanowiłam zrobić sobie wolne od rutyn i stwierdziłam, że nie robię nic, że po prostu będę wstawać rano i oto będzie mój dzień, eksperyment na tydzień. I ja wstałam rano, posiedziałam sobie w łóżku z ciepłą wodą, porozglądałam się po moim mieszkaniu i stwierdziłam, żebym porobiła jogę. Bo chcę, bo mam ochotę, bo lubię, kiedy moje ciało jest rozciągnięte, bo nie lubię, kiedy mam wrażenie, że mi się spinają barki same, bo lubię, kiedy po prostu, nie wiem, mam chwilę, kiedy oczyszcza mi się głowa. I w tym momencie stwierdziłam, wow, popatrz, nie poszłaś pierwsze co, nie wiem, na Instagrama albo kupić sobie pączka,
tylko zrobiłaś jogę i sobie ugotowałaś, nie wiem, jakiegoś bowla śniadaniowego, zerwałaś go z przyjemnością, świat się nie zawalił, dałaś sobie radę, dla siebie, wow. Tak, chyba nie robiłam takiego eksperymentu. Myślę, że to bycie z moim partnerem też właśnie sprawia, że ja często robię, nie chcę nazywać tego odstępstwem, ale nie postępuję zgodnie z rutyną, tylko potrafię podjąć taką decyzję, okej, no to dzisiaj robimy tak, albo dzisiaj śpimy dłużej, albo dzisiaj robimy godzinną jogę, a nie półgodzinną, tak jak zawsze, że jakby jest tam przestrzeń na zastanowienie się, co dzisiaj i nie tak, że musi być zgodnie z jakimś planem. Zastanawiam się, jak po tym eksperymencie, jak wyglądają twoje poranki, kiedy ty robisz jakąś aktywność fizyczną, czy podążasz za jakimiś rutynami i czasem po prostu odpuszczasz, jak nie masz ochoty, czy nie masz już takich rytuałów? Zwłaszcza, że się, wiesz, przeniosłaś do nowego miejsca, czy ty z Warszawy do Paryża przeniosłaś swoje rutyny, czy robisz coś zupełnie nowego? W ogóle to jest świetna rzecz, że przeprowadzając się, nie wiem, do nowego mieszkania czy do nowego miasta, mamy trochę właśnie taki reset nawyków i możemy bardzo przyjrzeć się temu, co chcemy wprowadzić do swojego życia, bo nam się to mieszkanie nie kojarzy ani z niczym dobrym, ani z niczym złym. Więc dla mnie to była super okazja, żeby rzeczywiście poobserwować, na co ja mam ochotę i wprowadzić te rzeczy, na których mi zależy, bo nic mnie do nich nie zniechęcało. I bardzo Ci chciałam o tym powiedzieć w ogóle prywatnie, ale zapomniałam, więc powiem Ci teraz. Pamiętam, jak byłyśmy na Teneryfie, chciałam tylko zaznaczyć, że to było ponad 1,5 roku temu. To było już dawno temu. I robiłyśmy razem często rano jogę i dla mnie główną motywacją do tej jogi było to, że Ty ją robisz, bo ja bym myślałam sobie, że ja bym za nic po wstaniu rano nie zrobiła jogi, bo ja już chcę zjeść śniadanie, że w ogóle nie, że totalnie nie mam ochoty się ruszać. I teraz, kiedy obserwuję swoje poranne rytuały, myślę sobie, Karo, kim ty się stałaś? Jakby jak musiało ci się zmienić w głowie, że tobie się zachciało robić te rzeczy, właśnie nie z jakiegoś samopoświęcenia i raczej takiej samotyrki, tylko ty masz na to po prostu ochotę, bo odcięłam ze swojego życia te rytuały, które mi nie służyły i skupiłam się na tych, które rzeczywiście wnoszą jakąś wartość i komfort do mojego życia. Jak to wygląda? Wiesz co? Ja mam taki teraz rytm, który bardzo lubię i jest mega prosty. Wstaję sobie około 7:30, i po zrobieniu jakichś takich podstawowych rzeczy, typu nie wiem, płukanie ust olejem, bardzo podstawowe dla wszystkich Polaków, idę do łazienki, jakieś tam, wiesz, robię rzeczy z twarzą i robię jogę, taką ponadgodzinną, zazwyczaj taką godzinę 15, jakby w sensie to jest medytacja, jakieś tam ćwiczenia oddechowe i joga. I ja po tej jodze idę do kuchni i robię sobie śniadanie. I w tym momencie o godzinie, nie wiem, 9:30 jestem gotowa, żeby zacząć dzień i przechodzę do jakichś tam swoich obowiązków, powiedzmy, pracowych. I to się praktycznie nie zmienia, bo ja to uwielbiam. I w momencie, kiedy, nie wiem, jestem w sytuacji, gdzie nie mogę tego zrobić, bo na przykład, nie wiem, poszłam sobie na imprezę i budzę się późno, to nie robię teraz tak, że jest godzina 10, a ja robię 1,5 godziny jogi, tylko wstaję, robię sobie śniadanie i sobie jem je w łóżku z serialem i mam z tego, czuję się, jakbym była najszczęśliwszą osobą na świecie, jakbym miała dzień dziecka i nie myślę sobie, że to teraz będę spała do 10 codziennie i się objadała, tylko myślę sobie, nie mogę się doczekać, aż się wyśpię jutro i wstanę rano i się znowu poruszam i nie na zasadzie takiej, że to jest jakiś mus, tylko będę miała z tego ogromną przyjemność, a póki co delektuję się jajecznicą w łóżku z chlebkiem. Więc to jest super. Na pewno też mamy wspólny nawyk, który nie jest nawykiem, a raczej jego brakiem, czyli właśnie nie sięganie po telefon. I ja dopiero jak zrobię jogę, to biorę ten telefon podczas robienia śniadania, także sobie coś tam sprawdzę. I tak samo wieczorem, że ten telefon przynajmniej, to staram się, żeby to było, wiesz, to pół godziny przed snem. O Jezu, tutaj coś mi upadło. Że pół godziny przed snem ten telefon już leżał daleko. Oczywiście na noc jest, nie ma opcji na telefon w łóżku, pewnie u Ciebie też nie, w ogóle nie wchodzi w grę. Absolutnie. I staram się wieczorem, no w idealnym świecie to bym sobie porobiła jakąś jogę restoratywną, ale mówmy się, w większości przypadków mi się nie chce. Albo sobie z kimś pogadam, albo sobie coś poczytam. I to jest takie chillowe, ale nie mam żadnej listy rzeczy do zrobienia, typu właśnie spisać sobie jakieś wdzięczności i inne cudawianki. A jeżeli mam ochotę, to sobie raz na kilka dni, czy raz na kilka tygodni biorę notes i piszę i uwielbiam to robić. Uwielbiam sobie
po prostu, wiesz, jakoś swoje myśli podsumowywać, czy nagle mam takie, wiesz, jakąś rozkminę, o, spiszę sobie, czego się nauczyłam w Paryżu, bo dawno sobie nie spisywałam takich lekcji życiowych, albo, nie wiem, spełnię i sobie napiszę, czego chciałabym się pozbyć z mojego życia i sobie to spalę, bo jestem ezograżą. I myślę, że to jest tyle, jeśli chodzi o moje nawyki. Ich jest tak strasznie mało, a one są tak bardzo wartościowe, że polecam każdemu, żeby sobie tak to ułożył. Twoja kolej. Jeśli chodzi o ten reżim, to myślę, że akurat reżim pod tytułem nie używamy rano telefonu i wieczorem jest akurat dobrym reżimem. Tak, tak, tak. To jest reżim, który nie ma zagrożeń. Tak, bo tutaj akurat jestem bardzo restrykcyjna, jeśli o to chodzi, bo jakby nie było, jakbyśmy wcale nie byli mądrzy i oświeceni, to telefon i media społecznościowe są tak stworzone i tak zaprojektowane przez tęgie głowy, że my jesteśmy od tego uzależnieni i nawet ja, pomimo tego, że jestem super świadoma i wiem, jak działają media społecznościowe, jak dam sobie właśnie na to przyzwolenie, że tam sobie, nie wiem, przeglądam rzeczy wieczorem, bo nie wiem, akurat nie ma mojego partnera przy mnie, który mnie akurat przed tym powstrzyma. Robię sobie właśnie taki czasem dzień dziecka, że sobie przeglądam rzeczy, to mija na przykład 2 godziny oglądania reelsów na Instagramie i jakby ja nie chcę tego robić. Lubię to czasem sobie pomarnować czas na lotnisku, w pociągu, albo poszukać jakichś ciekawych inspiracji, bo jednak tam też można znaleźć fajne rzeczy. Ale nie chcę robić tego przed snem. A oczywiście, że to jest o wiele ciekawsze niż czytanie książki. Ale ja wolę czytać, jakby wolę mieć ten reżim akurat tutaj, że i takie twarde zasady, że robię sobie ten detoks informacyjny i to jest jedyny detoks, który polecam. że właśnie rano nie używam telefonu i wieczorem przed snem tak samo. Ale nie wiem, o czym chciałam więcej powiedzieć, bo za tym telefonem. Ja, słuchaj, się ostatnio wkręciłam w TikToka. W ogóle zaczęłam robić TikToki, ale odkryłam, że jak sobie zafollowuję kilka osób, które mnie ciekawią, to tam można znaleźć przyjemne treści. Tak, to tak kwoli niczego. Ale też zaobserwowałam, że po prostu to jest jak czarna dziura, która cię zabiera i odcina od reszty świata. I super fajnie, że powiedziałaś, że książka jest mniej ciekawa, bo właśnie to jest to, że te wszystkie media nas tak przebodźcowują, że ciężko z tym konkurować. I naprawdę trudno jest się przedstawić swoją uwagą na ten tryb czytania książki, bo to jest tak mało rozpraszające, że to jest duże wyzwanie dla nas w dzisiejszych czasach, a potem jednak ja tak przynajmniej mam, że jak sobie trochę poczytam, to po prostu nie wiem, co to miałoby być. Teraz w ogóle czytam książkę, bo skończyły mi się wszystkie książki, które mam, które wzięłam ze sobą. Oprócz, uwaga, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Ta książka nie jest ciekawa, więc jakby czytanie tego versus TikTok to jest duże wyzwanie. Oczywiście, że tak. I jakby nie ma co w ogóle ściemniać, że jakby ja zawsze wybiorę książkę. I ja muszę mieć naprawdę ciekawą książkę, żeby moja pierwsza myśl, jak zmierzam w kierunku łóżka i jest już późna godzina, ale sobie poczytam. Myślę sobie, Jezu, ale ta książka nudna jakaś taka, nie mam na nią ochoty, ale reelsy to bym sobie pooglądała, nie? No bo jakby tam się dużo dzieje, zmieniały się obrazy, jest fajna muzyczka, no proszę cię, to wszystko jest zrobione w taki sposób, żebyśmy tam po prostu chłonęli to i utknęli w tej dziurze na długie godziny. Ale to jest chyba, to był Radek Koterski, który to powiedział, tak mi się wydaje, że on sobie zrobił takie wyzwanie, że czyta, ale teraz coś zmyślę. Chciałam powiedzieć, że 6 minut dziennie, ale może 20? 20 albo 6? Świetne, świetne. Może ty pamiętasz to, nie wiem. Słyszałaś to o tym, czy nie? Nie, chyba nie ważne. W każdym razie dał sobie jakiś taki krótki wycinek czasu na to, żeby codziennie czytać i powiedział, ja jestem Radkiem Koterskim. W sensie, no mega, jakby gość, mega mózg, tak? Wszyscy o tym wiemy. I on mimo wszystko powiedział, że się za każdym razem do tej książki przymusza, a jednocześnie lubi to finalnie i wie, ile to wnosi. Uwielbia w ten sposób jakby pogłębiać swoją wiedzę na różne tematy, ale on też musi sobie postanowić, że po prostu poświęca jakiś tam wycinek swojego dnia na to. I to jest taka trochę właśnie smutna refleksja na temat tego, nie wiem, dbania o siebie, że czasami trzeba się przełamać, ale tak sobie teraz myślę, nie ma co demonizować. No, tak jak dałam wcześniej przykład o praniu czy o myciu zębów, no przecież nie idziesz w podskokach myć zęby.
tak? Albo nie myślisz sobie, o świetnie, nawet nie wiem co, odkurzę podłogę, bo jest brudno, cudownie, kocham ten nawyk, jestem świetna dla siebie. No nie, po prostu jest brudno i robisz to tak samo, myślisz sobie, chcę posprzątać mój mózg, więc poczytam książkę. Ja myślę, że jakby takim kluczem oczywiście będzie uważność i zauważanie tego, co nam służy, czy co nam nie służy, co my chcemy robić, czego nie chcemy robić. I właśnie w kontekście tego ruchu i diety, żeby, tak jak powiedziałaś, jak budzisz się po imprezie, to żeby powiedzieć sobie, okej, no jakby dzisiaj jest dzień dziecka i jem sobie w łóżku i oglądam serial, jakby to jest jak najbardziej okej. Ale też nie ma co się oszukiwać, że jeżeli my będziemy tylko przeglądać TikToki i będziemy jeść cokolwiek nam wpadnie w ręce i nie będziemy się ruszać, no to pewnie przedwcześnie umrzemy, bo jest dużo jednak chorób dietozależnych, które skracają nam życie. Nie będziemy w stanie chodzić i no, oglądając tylko TikToki, no nasze życie pewnie będzie no, takie se i będziemy się tylko porównywać do innych osób, które w sumie robią ciekawsze rzeczy, a w ogóle nie będziemy robić tego, na czym może nam by zależało, bo właśnie marnujemy tam ten czas, ale właśnie myślę, że oczywiście będzie teraz taka klisza, że trzeba znaleźć równowagę i myślę, że ważne jest to, żeby to robić świadomie. Bo ja bardzo lubię przeglądać na przykład Reelsy, bardzo lubię spędzać czas w mediach społecznościowych, lubię też czasem jeść rzeczy, które uchodzą za mniej zdrowe i z na wielką przyjemnością... Powiedz nam, co lubi Justyna zjeść? Zjeść? Wydaje mi się, że po prostu takie wychodzenie na miasto, zjedzenie pizzy albo takiego mega tłustego ramenu, to są moje rzeczy. Nie przepadam za jakimiś tam, nie wiem, chipsami ze sklepu. Lubię, lubię smak, ale jakby nie kupuję tego, bo wiem, że jakby to nie jest dobry wybór, ale jedzenie na mieście, zdecydowanie zbyt dużych porcji, to tak, uwielbiam. Ale właśnie, żeby robić to tak uważnie i z taką decyzją, że okej, dzisiaj mam na to ochotę i to robię, a nie dlatego, że dobra, biorę ten telefon i tak bezmyślnie jakby to przeglądam, więc no, trochę gadałyśmy o tym, że te reżimy i nawyki no może nie są okej, ale z drugiej strony, jeśli tego nie będziemy starały się robić, no to skończymy pewnie umierając, mając 40 lat. Tak, ale właśnie wracając do tych reżimów i tego zbyt zdrowego życia, to kiedy my sobie nie pozwalamy na to, żeby mieć ochotę na te chipsy raz na jakiś czas, żeby mieć ochotę na to piwo raz na jakiś czas, czy żeby mieć ochotę na niećwiczenie albo na scrollowanie telefonu, to tym bardziej nam te rzeczy, te czynności, te produkty urastają do jakichś nieosiągalnych po prostu marzeń. I my prawdopodobnie, jeżeli jesteśmy wkręceni w... właśnie w wellness i w dbanie o siebie, to myślimy sobie, że nie, jakby ja nie zjem tych rzeczy, nie zrobię tych rzeczy, bo ja o siebie dbam. I jeszcze z taką pogardą mówić o osobach, które to robią, że tak właśnie mówimy, ej, ty serio jesz? No dobra, ja może troszeczkę czasami gardzę, może nie chcę tego, może nie wiem, czy chcę to mówić na głos, osobami, które, nie wiem, kupują mrożoną pizzę. Myślę, kurde, jak już chcesz zjeść tą pizzę, to ty weź, zjedz chociaż najlepszą pizzę, a nie jakieś takie... Tak. Tak, to jest prawda, ale ktoś może to lubić. Jakby ja też biorę to pod uwagę, że powiem ci, ludzie mają bardzo różne preferencje smakowe i to może być dla kogoś jakiś też taki produkt sentymentalny, że to po prostu jest symbol czegoś i dlatego po to sięga, więc ja bym tutaj jakby daję przestrzeń, też nie kumam, w ogóle nie kumam, ale szanuję, no powiedzmy. No w każdym razie, bo to jest czynnik etyczny, czynnik jakościowy, czynnik ekologiczny. Tak. To jest bardzo dużo czynników, które są lampkami ostrzegawczymi. Ale wracając, właśnie my nie pozwalamy sobie powiedzieć, że hej, jestem człowiekiem i raz na jakiś czas mam ochotę na chipsy, albo raz na jakiś czas mam ochotę na leżenie na kanapie, bo to by znaczyło, że co? Jakby nie dbasz o siebie, gardzisz swoim ciałem, jesteś leniwy, nie chcesz o siebie zadbać i to uważam jest właśnie ten na maksa toksyczny mindset, bo my po prostu wypieramy to, że to jest to ludzkie, chcieć sobie czasem odreagować i chcieć sobie czasem skorzystać z tych rzeczy, które są niby niezdrowe, bo tak naprawdę
I to jest też coś, o czym my wielokrotnie gadałyśmy. O wiele bardziej niezdrowe jest zafiksowanie na zdrowy styl życia, niż zjedzenie chipsów z luzem w gaciach. W gaciach. Tak, podpisuję się pod tym, co powiedziałaś i ja bym chciała, żeby więcej osób miało trochę takiego luzu, nie oceniało i siebie, i innych. I ja bym wyszła od tego, jakie my mamy wartości i czego my w ogóle oczekujemy od życia. No bo dla kogoś długie życie w ogóle nie może być, nie musi być wartością. Jakby może ktoś chce palić papierosy i pić alkohol i uważać, że to jest po prostu najwspanialsze i on chce umrzeć z takiego powodu. Tak, jakby... i wiesz co, ale poczekaj, przerwę ci. Jeżeli ta osoba ma zajebiste samopoczucie i nie kmini tych negatywnych konsekwencji, ja bym obstawiała, że pożyje dłużej niż zestresowana wellness queen. No. Która się boi, trzeba że jakieś badania wdycha smog, na to zrobić. Która się boi, że ktoś jej dodał, dziwny jakiś olej utwardzony, nie wiem, jakiś rafinowany do sosu. Która się boi, że musiała wziąć toast na szampana słodkiego na weselu. Już nie mówiąc o tym, że odmówiła, nie wiem, wymyślam, ale dobra, że odmówiła wzięcia tortu, dlatego że potencjalnie ten tort ją po prostu zabije, a finalnie pokłóciła się z ludźmi, więc na przykład zaniedbała relację przez to, że komuś było przykro, że nie zjadła tego tortu. I mam wrażenie, że to nam już urasta do takiej rangi, że jeżeli nam się wydaje, że to jest nasz wellness i self-care, to ja wybieram pana ze szlugami i alkoholem. Trzeba jakieś badania na to przeprowadzić. Kto szybciej umrze? Zestresowany czy palące papierosy? No ja bym chciała, żeby tutaj nasza ta Incorporations of Przedsiębiorczy Dietetyk może przeprowadził takie badanie. Nie, my tylko prowadziłyśmy takie bardzo badanie na taką małą skalę. Miałyśmy 250 ankietowanych, tak wracając do tego początku rozmowy i 65% odpowiedziało w naszej ankiecie, że w ogóle nie było zadowolonych z usług dietetyka i że do tej pory nie znaleźli jeszcze dietetyka, który by im pomógł. I często padały odpowiedzi, że właśnie dieta jest niesmaczna, że dieta jest niedopasowana, że dietetyk nie słucha i jest bardzo nieempatyczny, więc właśnie zataczając takie koło do początku tej rozmowy, to jeśli my tak podchodzimy do tego bardzo technicznie, nie zastanawiając się, co jest dla nas fajne i co jest dla nas dobre, to, no, to nie będziemy zadowoleni i to nie będzie miało długoterminowych efektów, no ale też czasami nie mamy wpływu, na jakiego specjalistę trafimy, no bo idziemy do dietetyka i chcemy zapłacić tak. I co? No a często idziemy do specjalisty, bo, uwaga, nie ufamy sobie, bo nam się wydaje, że my nie wiemy. Oczywiście nie mówię, że specjaliści nie mają racji bytu, bo czasami ktoś nam musi pokazać pewne możliwości i w ogóle nas czegoś nauczyć, bo uważam, że intuicja i słuchanie siebie to jest 50%, a 50% to jest jakaś edukacja, którą musimy włożyć, idąc do eksperta, czy czytając książkę, ktokolwiek sobie tam co chce robić. Ale właśnie gdybyśmy zapytali siebie raz na jakiś czas, czy to nam służy, czy to nam sprawia frajdę, byłoby nam łatwiej trochę poruszać się po tym, czy rzeczywiście lepiej iść na piwo, czy lepiej iść na trening, bo może niejednokrotnie lepiej iść na trening, tak? Odmówić tego piwa, może nie chcesz iść na to piwo, ale jeżeli nie idziesz na to piwo, bo nie chcesz pić piwa lub chcesz iść na trening, bo się ciśniesz, to tutaj mamy problem, a jeżeli nie chcesz iść na piwo, bo na przykład twoi znajomi są niefajni i drażni cię przebywanie z nimi, czujesz się w ich towarzystwie źle, to wtedy może warto na to piwo nie iść, albo po prostu posłuchać siebie, czemu robimy te rzeczy, bo wszystkie te praktyki popularne teraz właśnie wellnessowo, self-care'owe, one są jakby z zasady super i jakby idzie za tym dobra idea, tak, bo podpierają to różnego rodzaju badania i to wszystko brzmi pięknie, ale właśnie jeżeli to praktykują ludzie zestresowani, ludzie, którzy są smutni, ludzie, którzy nie są zadowoleni ze swojego życia, to warto się przyjrzeć, skoro robię tyle tych rzeczy, to czemu to nie działa, czemu nadal czuję ten dyskomfort w sobie i właśnie, no, właśnie nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób tych rzeczy teraz jakoś piętnować tego stylu życia, tylko pytać siebie, dlaczego to robię, bo to też może nie być dla każdego. Każde ciało jest inaczej zbudowane, nie każde ciało będzie dobrze się czuło na poście przerywanym. I jakby też znowu wracam do tego tematu, bo my też, no wiesz, sam, my o tym gadałyśmy, ty też u siebie o tym gadałaś, ja u siebie o tym gadałam, jakby no badania pokazują, że jakby te okna żywieniowe są na pewno zdrowe, ale to nie musi być 6 godzin, czy tam 8 godzin, to może być 12 godzin i już widzimy efekty. Ja jestem osobą, która jeżeli nie zje rano
po godzinie, nie wiem, od wstania, czy tam półtorej jedzenia. Naprawdę jakby to wyszło mi w badaniach hormonalnych, że mój poziom cukru bardzo, bardzo się waha, w związku z czym ja muszę sobie zapewnić tą dawkę energii rano, inaczej to ma ogromny wpływ też na moje samopoczucie, na poziomy mojej energii w ciągu dnia. I jeżeli Ty stosujesz post przerywany, ale czujesz dyskomfort, czujesz, że się męczysz, to ja naprawdę stara, jak widzę czasami, że ktoś wrzuca screenshoty, że nie wiem, 18 godzina na poście, to myślę sobie, dobra, mam nadzieję, że Ty, człowieku, masz nad tym jakąś władzę i że to jest dla Ciebie dobre, jakby przysięgam, modlę się, ale boję się tego, co dzieje się w głowach lasek, które uważają to za wzór. I nie zapytają siebie, jak ja się czuję. Nie zapytają siebie, jak ja się, co jest mi potrzebne. Czy zrobiłam badania. Czy mam, nie wiem, insulinooporność. Tylko zrobię to i finalnie moje zdrowie będzie spustoszeniem. Tak samo w przypadku głodówek. Może Ty, ekspercie, zrobisz głodówkę pod opieką lekarza, ale jakaś laska Cię obserwuje i ona zrobi tę głodówkę w domu, jednocześnie, nie wiem, wychowując dziecko albo chodząc na egzaminy na studiach i nam zemdleje. Tak samo w przypadku ćwiczeń. Może masz mega sportową sylwetkę, jesz dużo, więc trenujesz dwa razy dziennie, mówisz o tym na Instagramie, a ta osoba obok nie ma na to realnie siły i robi sobie tym krzywdę. I po prostu to jest dla mnie takie najbardziej zagrażające. Serio, idę na jakiś ostry monolog w tym momencie, ale po prostu boję się, że może wniosek jest taki, że nie możemy odpowiadać za nikogo, że cokolwiek powiemy może zostać zinterpretowane na 500 sposobów i my jako, nie wiem, twórcy, czy jako powiedzmy osoby, liderzy opinii, możemy powiedzieć tylko tyle, ile potrzebujemy, ile chcemy z jak najlepszą intencją, a jak ktoś to źle zinterpretuje i zrobi sobie krzywdę, to nie jest moja wina, ale jednocześnie mam wrażenie, że promowanie wellnessu, biohackingu bez podkreślania tego, jak trzeba zadbać najpierw o łeb, jest dla mnie mega niepokojące. Myślę, że musimy robić te disclaimery i ja staram się robić te disclaimery, że zawsze dopasuj dietę dla siebie, dopasuj aktywność fizyczną do siebie. Też mam odcinek o IF-ie i też tam mówimy, że dla jednych to będzie super, a dla innych nie. Jeżeli Ty masz ochotę na śniadanie rano, to zjedz to śniadanie rano i jakby te korzyści, które miałyby teoretycznie wynikać z bycia na poście przerywanym, totalnie będą zniwelowane przez to, że jakby życie Ci się będzie walić, dzień będzie Ci się walił przez to, że Ty będziesz głodna i to będzie pociągało za sobą dużo negatywnych konsekwencji. Właśnie no, staram się robić te disclaimery i wkurza mnie w internecie to, że jest dużo osób, które w ogóle nie zważają na swoje słowa i nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią. Mówią, że to jest super dla wszystkich, Ty powinnaś robić tak, ja robię tak, u mnie działa, no ale jakby no, nie mamy wpływu na to. Możemy edukować ten nasz, tą naszą część internetu i mieć nadzieję, że nasi słuchacze, Twoi słuchacze, moi słuchacze będą uważnie podchodzić do swojego zdrowego stylu życia i będą podejmować decyzje jakby rozważnie, nie próbując kopiować życie innych osób, bo też my jakby nie znamy całego kontekstu, porównujemy się do jakiegoś wycinka, a w ogóle nie myślimy o całej reszcie. A wiesz, jaka była geneza tego odcinka? Że ja chciałam zrobić od kilku miesięcy odcinek o trendach wellnessowych i on sobie tak wisiał na mojej liście, ja sobie tak zapisywałam jakieś rzeczy i stwierdziłam, że może ja go zrobię sama, bo w sumie nawet nie wiem, kogo miałabym zapytać, bo przecież to, ja się tak znam na tym wszystkim. I właśnie parę tygodni temu gdzieś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że wellness to nowa kultura diet. Poczytałam o tym trochę więcej i stwierdziłam, o kurde, coś w tym jest. Bo właśnie te osoby, które sobie nie poukładały w głowie w tamtych czasach dietowania i przechodzenia na różne szalone, nie wiem, detoksy, reżimy, no to teraz odnalazły się fantastycznie w świecie dbania o siebie. Bez konieczności jakiejś autorefleksji i śmieszy mnie to, że miałam mówić o trendach, a finalnie mówię o tym, ile one mogą złego zrobić w życiu. Ale chciałam Ci powiedzieć, bo nie wiem, czy Ty wiesz na przykład, jaki jest bardzo duży trend wellnessowy w Kalifornii obecnie. Myślę, że nie. Jestem bardzo ciekawa, bo ja zupełnie nie śledzę trendów i to jest ciekawe, jak różne
zakątki internetu obserwujemy, bo ja w ogóle nie widziałam nikogo, kto by wrzucał screeny z aplikacji dotyczącej postów przerywanych. Jestem ciekawa, Kochana. Co tam ciekawego w Kalifornii słychać. Słuchaj, ja jestem na bieżąco ze wszystkimi, wiesz, wellnessowymi i podcasterkami i mini celebrytkami z LA, w tym też z Gwyneth Paltrow, która właśnie jest królową wszelkiego rodzaju detoksów. Ja ją bardzo lubię, ale też jakby widzę tutaj dużo, dużo zagrożeń. Mam też osoby wrzucające okna żywieniowe, więc dużo tam jest, ale słuchaj, to jest hit, to jest hit. Otóż jednym z bardzo popularnych teraz zabiegów wellnessowych, oczyszczających, też emocjonalnie i w ogóle całościowo cudownych i polecanych jest, tararam, buduję napięcie, lewatywa. No, nie wiem nawet, co mam powiedzieć. Zaskoczyłam cię, nie? I ja pamiętam, że... Czekamy na zdjęcia i relacje na Instagramie. Tak, tak, ja pamiętam, słuchaj, jak słuchałam jakiegoś podcastu i dziewczyny gadały o tym właśnie, że tak się świetnie czują, bo sobie zrobiły Colonix. I ja tak coś tam słucham tego podcastu i tak znowu właśnie, oh my gosh, like I really recommend Colonix once a month, coś tam. I sobie myślę, o kurde, czy one mówią o kolonoskopii? I miałam takie, wow, bo realnie uważam, że świetna sprawa, trzeba się badać, jakby nawet te mniej przyjemne badania, jakieś takie bardziej krępujące, świetnie. Sprawdzajmy, co tam się dzieje w naszych brzuchach, w naszych jelitach, ale jeżeli ja słyszę o laskach, które robią sobie raz w miesiącu kolonoskopię, po tym jak musiały pewnie przez półtora dnia nie jeść i zrobić lewatywę, o, moje ostrzegacze biją na alarm. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, jak mam to skomentować. Świat zwariował. Tak. Jeśli widzimy jakieś dziwne rzeczy w internecie, to może lepiej odobserwować ten profil i nie zastanawiać się, czy może warto to przetestować. Tak. Dajmy unfollow i tyle. No i wyjdźmy chyba ze swoich baniek czasami. I zapytajmy się po prostu siebie, jak my się czujemy, jakie mamy samopoczucie, bo się nagle okaże, że przestaniemy robić te wszystkie wspaniałe rzeczy, poczujemy taką ulgę, że na przykład zrozumiemy, że nam to w ogóle nie było potrzebne, że wcale nie musieliśmy wstawać o 5 rano, że nie musieliśmy robić godziny asztangi rano, że nie musieliśmy robić crossfitu, że nie musieliśmy jeść owsianki, bo jak zjemy kanapkę z twarożkiem, to też będziemy szczęśliwi. Oczywiście to jest przykład typowo totalnie losowy, może tak wcale nie być, może być zupełnie odwrotnie. Ale jak sobie każdy ułoży ten swój dzień i to swoje zdrowe życie po swojemu, czując się po prostu dobrze, to jest jedyna zasada, która wydaje mi się, że powinna obowiązywać. Zgadzam się z tobą. Co się śmiejesz? Nie, właśnie śmieję się, bo zgadzam się z tobą i wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie proste i my to tak komplikujemy. Tak, jak wiele rzeczy w tym życiu. Naprawdę. Czasami nam się wydaje, że jest takie skomplikowane. Słuchaj, powiedz na koniec, bo finalnie mi nie odpowiedziałaś, jak teraz wygląda Twój dzień, jeśli chodzi o rytuały i praktyki, oprócz tego, że starasz się być jak najbardziej offline i uważna, jeśli o czas, jaki spędzasz na telefonie. Tak. Właśnie poranki i wieczory są bez telefonu. Bardzo dużo czasu jakościowego staram się spędzać z moim partnerem, bo sprawia mi to bardzo dużo przyjemności i daje mi to dużo radości. Staram się, nie codziennie, ale jak najczęściej robić wspólnie jogę z moim partnerem rano, wypić razem kawę i też sobie pogadać, bo wydaje mi się też, że my często od razu biegniemy do biurka i chcemy jak najszybciej zacząć pracę, a ja zauważyłam, że wieczorem często po nagrywaniu podcastów czy rozmawianiu właśnie z innymi osobami, robieniu coli, ja wieczorem nie mam ochoty gadać, a Ismael bardzo lubi rozmawiać i ja, nie wiem, idę z nim na spacer i ja się w ogóle już nie odzywam, bo wyczerpałam swoje zasoby, a on, dlaczego ze mną nie rozmawiasz? Powiedz mi jakąś historię, a ja już nie mam ochoty i ja nie chcę mu zostawiać tych, wiesz, ochłapów mojego czasu z wieczora i ten rano czas, kiedy ja mam najwięcej energii i zasobów, staram się poświęcać razem z nim.
i zjeść jakieś zdrowe śniadanie. Staram się po prostu, żeby moje posiłki nie zawsze były jakby super zdrowe. Wczoraj zrobiłam na przykład przepyszny pszenny makaron z buratą, ale było tam do tego, wiesz, pół bakłażana, dwie garści pomidorków koktajlowych, więc staram się, żeby moje posiłki były maksymalnie smaczne, ale żeby było w nich dużo warzyw i dużo owoców i mam o wiele mniejsze ciśnienie na to, że jakby ta dieta powinna być super ekstra i moje samopoczucie jest po prostu ważniejsze, więc staram się, żeby po prostu każdego dnia był jakiś ruch i żeby moje posiłki były jak najbardziej pełnowartościowe, ale jakby nie muszą być, więc w sumie to nie ma już takich... O cerę zaczęłam ostatnio właśnie dbać. To jest coś, co mega zawsze olewałam i miałam ostatnio, nagrywałam podcast z panią kosmetolog i ona powiedziała, że to jest mega ważne, żeby rano twarz oczyścić, nałożyć krem nawilżający i SPF. Witamy w świecie. Tak, a ja byłam osobą, która to totalnie zlewała i staram się teraz zbudować. No tak, miałaś zawsze piękną cerę. To jest, pamiętaj też jakby o to chodzi, że laski się zazwyczaj interesują dbaniem o cerę, dlatego że mają problemy z tą cerą, bo nas najbardziej motywuje nasz wygląd, czy w przypadku zdrowego jedzenia. Odżywiamy się zdrowo, dlatego że się chcemy odchudzać, a nie dlatego, że chcemy o siebie dbać. Tak samo w przypadku naszej buzi i kosmetyków. Myślę, że ten czynnik wyglądowy po prostu do nas przemawia i dopiero możemy dorosnąć do tego, żeby to robić z innych pobudek. Tak, i właśnie ostatnio się doedukowałam, że jakby warto filtr nakładać nie tylko jak idziemy się opalać, więc to tak. Jest coś, nad czym teraz codziennie bardzo pracuję. To jest dla mnie dużo wysiłku, mnie kosztuje, żeby poświęcić te 3 minuty, nowy nawyk zbudować po myciu zębów. To naprawdę wcześniej się cieszyłam, że nie muszę myć makijażu wieczorem, ale jakby nie pomyślałam o tym, że warto twarz umyć, nie? Więc jakie mam wyznania w podcaście, ale tak, to właśnie jest ciekawy wniosek, że jeżeli my, nie wiem, nie widzimy takiego efektu naocznego, jak ja nie miałam problemu ze skórą, to tak trudno jest to zrobić i domyślam się, że też bardzo trudno jest dbać o swoje ciało, jeśli my jakby nie widzimy natychmiastowego efektu. Ja wiem, że w dłuższej perspektywie, jeżeli zadbam o oczyszczanie twarzy i nakładanie SPF-a, to będzie działało pozytywnie, więc trudno jest robić te rzeczy, które mają odroczoną gratyfikację. Już nie mówiąc o tym, że jak ktoś jest szczupły i na przykład chodzi na treningi, to ludzie pytają, po co ty ćwiczysz, skoro jesteś szczupła? Tak. No więc jeszcze też w takim kraju żyjemy nadal, więc tak a propos wyjścia z bańki, to jest takie przeświadczenie, że po co się męczysz, skoro wyglądasz dobrze, bo przecież wygląd to jedyna wartość człowieka, a szczególnie kobiety. I tak. Jakby wytatuuję sobie ten cytat. Ale zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście jak my rozmawiamy sobie, to tak 70% to ja mówię. Myślę, że spokojnie. No może czasem 60%, jak cię tak naprawdę o coś zapytam. Ale coś tu jest, więc cieszę się, że możesz raz na jakiś czas być moją gościnią, bo tutaj na pewno masz więcej niż połowę czasu antenowego. I hope so. Kochana, chociaż dziwnie mi tak szepciana, kochana, nie wiem dlaczego tak powiedziałam. Lepiej stara. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że pomimo, że zaskoczyłam Cię naszą agendą i tematami, to że był to dla Ciebie mile spędzony czas, bo myślę, że dla naszych słuchaczy i dla mnie była to super ciekawa, wartościowa rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Oczywiście rozmowy z Tobą to zawsze czysta przyjemność i myślę, że możemy zrobić jakiś update życiowy, Twój update życiowy w moim podcaście niedługo. Muszę Cię koniecznie zaprosić, bo zdecydowanie przerwa była zbyt długa. Także wkrótce spodziewajcie się rozmowy z Karoliną Sobańską w podcaście. Bardzo się cieszę, z przyjemnością i do usłyszenia u mnie też jeszcze, mam nadzieję, nie raz. Buziaki. Pozdrawiam. Dzięki. Do usłyszenia. Hej. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i dziękuję raz jeszcze platformie Wellbee za objęcie nad nim patronatu. Warto wspomnieć, że Wellbee oferuje szeroki zakres specjalistów, a wśród nich psychoterapeuci pracujący w każdym nurcie, psychodietetycy, seksuolodzy, interwenci kryzysowi, specjaliści rozwoju osobistego i niezastąpiony zespół opiekunów terapii do naszej dyspozycji. Pamiętajmy, moi drodzy, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak kondycja fizyczna, a mimo to wciąż wielu z nas krępuje się sięgać po pomoc. Wstydzimy się słabości, boimy się stygmatyzacji, tymczasem troska o samopoczucie jest podstawą dbania o siebie.
Jeszcze tylko przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca ukazuje się również mój odcinek solowy z inspiracjami. Możecie mnie obserwować na Instagramie, na instagram.com/karolinasobańska, na TikToku jako Karo Sobańska i będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie mój podcast poprzez recenzowanie, subskrybowanie, dawanie gwiazdek. To wszystko możecie zrobić oczywiście na Spotify, jeżeli tam mnie słuchacie, na iTunesie czy na YouTubie. Każde wsparcie się liczy, dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców i z góry Wam bardzo, ale to bardzo za to dziękuję. I ostatnie ogłoszenie jest takie, że każdego miesiąca wspieram inną fundację, więc jeżeli Wy robicie zakupy w moim sklepie internetowym karolinasobańska.com/sklep, tam są moje e-booki, to wiedzcie, że ja 10% przekazuję na wybrany cel charytatywny. I to jest ostatnia chwila, kiedy można wesprzeć lipcową akcję, czyli Fundację Dobra Porażka. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć!